Tutaj widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach Ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła, wstępującego od schodu słońca, który miał pieczęć boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Z plemienia Judy 12 tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena 12 tysięcy, z plemienia Gada 12 tysięcy, z plemienia Asera 12 tysięcy, z plemienia Naftalego 12 tysięcy, z plemienia Manasesa 12 tysięcy, z plemienia Symeona 12 tysięcy, z plemienia Lewiego 12 tysięcy, z plemienia Isahara 12 tysięcy, z plemienia Zebulona 12 tysięcy, z plemienia Józefa 12 tysięcy, z plemienia Beniamina 12 tysięcy. A potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu, starców i czterech postaci upadli przed tronem na twarze swoje. I oddali pokłon Bogu, mówiąc Amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość, dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starszych i rzekł do mnie, kto są to ci, którzy przyodziane są w szaty białe i skąd przyszli. I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. I nie będą już łaknąć ani pragnąć. I nie padnie na nich słońca ani żaden upał. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką zę z ich oczu. Siódmy rozdział jest odpowiedzią na wiersz 176 rozdziału, gdzie jest zadane pytanie, i któż się może ostać. A więc mamy ten okres siedmioletni. On tutaj wyraźnie jest podzielony na początek boleści i wielki ucisk. Zaraz sobie o tym powiemy dokładnie. I przedstawia tych, którzy wyjdą zbawieni z wielkiego ucisku. Ci cztery aniołowie, które są na, tutaj na samym początku, oni powstrzymują wiatry. Gdybyście wzięli na przykład korkondancję i zobaczyli, w jakich miejscach występują Pisma Świętego takie opisy związane z wiatrem, to dojdziemy do przekonania, że w Piśmie Świętym wiatr jest oczywiście z zapowiedzią przemian, które mają nastąpić. Bardzo często w naszej rodzinie była taka sytuacja, że przychodziłem do domu i mówiłem: Jutro będzie deszcz i padało. A potem będzie taka i taka pogoda. I tak było. Moja żona zaczęła mnie o coś podejrzewać i mówi sobie: Skąd ty to wiesz? Ja oczywiście nie chciałem jej o tym powiedzieć, bo to tak ładnie uchodzić za proroka w swojej własnej rodzinie, prawda? Ale w końcu stwierdziłem, że to było nieuczciwe, jeśli się nie powie. Skąd ja to wiem? Otóż na placu przed moim naszym domem obok e, jest firma i oni tam mają maszt, a na tym maszcie pobiegała flaga właśnie firmowa. Ja wiedziałem, że jak się zmieniał wiatr, to się będzie zmieniała pogoda, i wiedziałem, jaka pogoda będzie, w zależności od tego, gdzie i z której strony ten wiatr wiał. No i oczywiście, kiedy powiedziałem, przestałem być prokiem w moim własnym domu. Jeśli oczywiście, prorokiem, jeśli chodzi o pogodę. A więc zmiany, które tutaj są opisane, są spowodowane właśnie Bożym Działaniem, gdzie wiatr jest symbolem. Przy stworzeniu mamy sprawę z wiatrem, prawda? Księdze Daniela powiały wiatry, zburzyły morze i wyszły zwierzęta z tego morza, prawda? Cały czas mamy na przykład Pięćdziesiątnica. Zanim pięćdziesiątnica nastąpiła, był wiatr, szum z nieba, ludzie się zbiegli, a więc e, również ten wiatr tutaj pokazywał albo sprawił, że za chwilę nastąpią pewne zmiany, które zadecydują o wielu bardzo ważnych rzeczach. W tym przypadku powstanie Kościoła. Jest to bardzo ważne. To samo o nowym narodzeniu pamiętamy, że jest napisane, że kto się narodzi na nowo, to będzie z nim jak z wiatrem, prawda, że będzie słyszał Boży głos, a w jego życiu będą następowały przemiany. I to jest właśnie to. Wiatr jest związany zawsze tutaj z przemianami. Niektórzy twierdzą, że wiatr jest też symbolem Ducha Świętego, ale w tym przypadku nie ma to nic wspólnego. A więc są to przemiany, gdzie trzeba trzymać te wiatry. Oni ciałuniowie trzymają te wiatry, bo za chwilę będą pewne przemiany, które będą zmieniać Ziemię. Moist to opis kataklizmów. Mamy morze, mamy drzewa, mamy ziemię, tak? Pamiętamy o tym, że przemiany naturalne dotyczą czterech rzeczy, które są w tym świecie. Pierwszym takim, czyli czterech żywiołów. Pierwszym żywiołów jest, żywiołem jest ogień, prawda? pamiętamy ostatnio te pożary, różne rzeczy, część oczywiście naturalnych, część wzbudzanych zbudza, przez ludzi, przez podpalaczy, którzy mają w tym jakiś swój cel, oczywiście to widać wyraźnie. Natomiast mamy jeszcze jeden żywioł y, następny, to jest woda, prawda? czyli mamy tsunami, mamy jakieś powodzie i tak dalej, co też ostatnio bardzo widać. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z tym, co teraz czytamy, bo to są zupełnie inny czas, o którym to mówimy, ale następne zmiany to wiemy o tym, że właśnie są wiatry, więc huragany, które wywołują różne nieszczęścia, jak powodzie, zalewy, burzenie budynków, itd., itd. No i czwarty żywioł, pamiętamy, to jest ziemia, to jest związane z trzęsieniem ziemi i wiemy o tym wulkany, trzęsienie ziemi powodują mnóstwo nieszczęść. jak ostatnio też myśmy słyszeli, na granicy gdzieś tam Turcji i, i, i Syrii, prawda, jakie zmiany nastąpiły poprzez potężne trzęsienia ziemi. Aczkolwiek to wszystko razem wziąwszy nic nie znaczy, bo to co będzie się działo właśnie na początku boleści, będzie miało wy, wy, wy wymiar nie tylko lokalny, ale bardziej powszechny, tak? Czyli to będą poważne rzeczy, przynajmniej będą dotyczyły jednej trzeciej. Pamiętacie? Jedna trzecia morza, jedna trzecia ziemi, jedna trzecia drzew, jedna trzecia trawy i tak dalej, i tak dalej. Więc to będą oczywiście zjawiska bardzo potężne, których do tej pory się nie działy, tak? Nie mamy. No mamy jakieś tam lokalne, prawda, historie trzęsienia ziemi, Jakieś tam pożary, i tak dalej. Ale to są sprawy lokalne. Natomiast tutaj już mamy sprawy globalne, tak? Czyli dotyczące mniej więcej 1 trzeciej ziemi, jednej trzeciej ludzkości, prawda? I tak dalej. Jednej trzecie morza jest napisane. Więc pamiętajmy o tym, że to jest właśnie sprawa tego typu, że te kataklizmy się będą działy. Pan Jezus powiedział o tym czasie, że to jest dopiero początek boleści, prawda, bo potem te potężne zmiany dotyczące całej Ziemi, już nie jednej trzeciej, mamy również, ale one występują już przy przyjściu pańskim, prawda, kiedy mamy wysp nie będzie, prawda, gór nie będzie i tak dalej. To są, legną w gruzach miasta Pogan, jest tu mowa już nie o jednej trzeciej, tylko mowa jest o zjawisku powszechnym dotyczący całej Ziemi, czyli globalnych zjawisk, ale już w zasięgu całkowitym, tak. A więc te kataklizmy również będą miały miejsce. Natomiast te tutaj opisane, mowa tu jest o początku właśnie boleści. Mamy innego anioła, który wstępuje od schodu słońca. Jest to bardzo ważne, kochani, bo jak ludzie grzeszyli przeciwko Bogu, to uciekali w jakim kierunku? Na wschód. Macie, to nie jest przypadek. A kiedy przychodzi pomoc od Boga, skąd przychodzi? Ze wschodu. To jest łaska Boża. Dlatego, że widzimy, że Pan Bóg zawsze wychodzi naprzeciwko ludziom zgubionym, ludziom, którzy są odstąpili od Pana. Zresztą nie dziwmy się temu. No. Przecież zbawienie Izraela. No. Co znaczy imię, słowo Izrael, tak? Wiecie czy nie? Wal walczący z Bogiem. Więc oni całe życie walczyli z Bogiem, a dopiero jeden z kroków mówi. Tak naprawdę to ten walczący z Bogiem to znaczy własność Boża, bo tylko Bóg potrafi walczyć z kimś o kogoś, kto jest. Takim, tak usposobiony. I może dlaczego? Dlatego, że tutaj nie ma ojca ani nie ma matki, która by nie walczyła o swoje dziecko, jakiekolwiek ono by nie było, jeśli mógłby temu dziecku pomóc, prawda? A wiemy, że Bóg jest doskonałym ojcem, więc mimo, że ten syn walczy z tym swoim ojcem, to on, on robi wszystko, aby go zbawić. I to jest taki pewien przykład, co to znaczy być bożym dzieckiem, kochani, że. Niewierność człowieka nie jest w stanie zniszczyć wierności Boga. Tak jak niewierność dziecka nie jest w stanie zniweczyć wierności rodzica. Zawsze, kiedy się takie dziecko upamięta, poprosi o pomoc, to zawsze rodzic wyciągnie mu swoją rękę, prawda? No właśnie. I to jest właśnie historia stworzenia. Wierny Bóg wychodzi naprzeciw niewiernemu człowiekowi. Nawet jeśli w kwestii zbawienia, nawet zbawionych. Jest napisane w liście do Tymoteusza. Jeśli my nie jesteśmy wierny, on jest wierny, bo pozostaje wierny, gdy samego siebie zaprzeć się nie może. Jedynej rzeczy człowiek wierzący nie może zrobić, w stosunku do Boga, którego wierzy, to co nie może zrobić? Nie może się go zaprzeć, że go znam. Nikt nie może powiedzieć, to nie jest mój ojciec. Dlaczego? No, bo to byłoby kłamstwo, żywe oczy. Jeśli stałeś się Bożym dzieckiem, nie możesz się wyprzeć swojego Boga. To jest oczywiście. Dlatego, że to się łączy z Panem jest w jednym duchem. Jeśli masz Ducha Świętego, to jest napisane, że nawet w chwili tak bardzo trudnej dla człowieka wierzącego, ten Duch Święty będzie składał świadectwo i będzie mówił za nas, co mamy mówić, i nigdy nie powie do Boga, nie znam cię. Więc to ma Ducha Świętego jest oczył się, zapieczętowany. I o to tu chodzi właśnie. Zobaczcie. On ten anioł przyszedł z pieczęcią Boga żywego. Po co? aby zapieczętować wierzących. Tu znów mamy ten obraz pieczęci. Co Bóg pieczętuje, tylko Bóg może odwołać. Tak? A więc Bóg tutaj po to pieczętuje, żeby sprawa nie uległa zmianie. Dlatego potem będziemy mieli w Księdze Objawienia takie stwierdzenie, że wybrani Boży nie mogą przejść przez ucisk wielki pokonani, ale przejdą zwycięzcy. Jest napisane, że Duch Pana, który będzie nad nimi pracował, będzie duchem miłości, takiej miłości, że bardziej umiłują, umiłują Boga niż swoje własne życie. Prawda? To jest ta myśl właśnie, miłość Ducha Świętego rozlana w sercach człowieka, w sercach ludzi wierzących. To jest bardzo ważne. Tej miłości nic nie, można, nie może zniszczyć. I to jest miłość, która nigdy nie upada. Człowiek religijny może upaść, może odejść, może Boga zdradzić. Dlaczego? Bo nie ma w nim miłości. Podoba mi się to, ta nazwa miłości Bożej, to się nazywa Adamas, to znaczy niepokonany, niezwyciężony. Tak. Przypomnij się, jakieś dzwoneczki, kto zaczyna dzwonić? Żaluzja. A, żaluzja. Tak, bo tak przy kapłanach było. Jak najwyższy kapłan służył, to dzwoneczki było słychać. I co myślę. Boże, Boże, czy ja już jestem tam w górze? No ale tam mamy innego arcykapłana, bo ja tam bym słaby, tamten jest doskonały. Kochani, no więc kiedy patrzymy dalej w Boże Słowo, to jest napisane, że będzie wyrządzana szkoda ziemi i morzu i muszą być zapieczętowani ludzie, którzy przez to przejdą, bo chodzi tutaj o to, że ci ludzie wierzący też poniochą szkodę, ale nie poniosą szkodę w znaczeniu duchowym, tak? Tak. Mogą po, ponieść szkodę każdą inną, ale nie w znaczeniu duchowym. Znów tu mamy przykład: zbawienie niedo, niedotykalne przez diabła. On nie może zniszczyć zbawienia tych, którzy je naprawdę posiadają. Bo jak komuś się wydaje, że ma 100 zł w kieszeni, to wystarczy włożyć rękę do kieszeni, tak? No. Jak mu się wydaje, to znaczy tam nic nie ma. Ja. I jest taka rzecz: wyrządzajcie, wyrządzajcie szkodę, na przykład ziemi, morzu, drzewom i tak dalej, ale nie wyrządzajcie sługom, e, nie mogą przyjść te kataklizmy, dopóki słudzy Boga nie będą e, zapieczętowani, na ich czoła nie będą zapieczętowane. nie będą mieli znaku Bożego. A więc mamy z jednej strony, zobaczcie, mamy pieczęć ducha, a z drugiej strony mamy naśladowcę małpę Boga, to jest małpą Boga, antychryst, który będzie Również stawiał swoją pieczęcie na, na czołach ludzi i na ich prawą rękę znamie. Bestii to się nazywa, prawda? Więc to jest bardzo ważne. Tu jest taka pewna rzecz, która jest trochę nieprawdziwa, i dlatego, że tu jest napisane sług Boga, ale tak naprawdę tam jest to słowo dulos, niewolnicy, tak? Niewolnik, tak? To jest, to jest o wiele ważniejsze, dlatego, że był taki rodzaj niewolnictwa w Starym Testamencie, kiedy człowiek był całkowicie wolny, wyzwolony, ale miłością był związany i powiedział: Tak, dziękuję, że mnie wyzwoliłeś, ale ja nie chcę od ciebie odejść, bo ja cię kocham, chcę być z tobą na zawsze. I tak jest z nami również, tak? My jesteśmy wolnymi ludźmi, moglibyśmy żyć jak chcemy. Ale związani miłością z Bogiem nie potrafimy i nie chcemy inaczej żyć, jak tylko w obecności osoby dla nas najbardziej kochanej na świecie, to jest Pana Boga. I wtedy ten Pan przyprowadzał tego niewolnika do odrzwi, od drzwi, swojego, drzwi swojego domu i drzwi, i przekuwał mu ucho. I to jest bardzo ważne. My, jako wierzący ludzie, co to nas charakteryzuje: jako wierzących, to my słuchamy. Głosu Pańskiego. To jest to. Czy masz uszy, które mówią do zboru, czy masz uszy, kiedy Bóg mówi do Ciebie? I to jest prawda. Ci, którzy mają Boże uszy, przekute przez Pana, naznaczone tym, że ucho nasze jest otwarte. Dlaczego? Bo jest napisane, że my głos Pański słyszymy i co robimy? Idziemy za Nim. I to jest właśnie ucho. To jest bardzo ważne. Jeśli człowiek jest naprawdę wierzący, to słyszy Boży głos, wstępuje w Jego ślady i kiedy nie wie, co ma robić albo co ma zrobić, to się modli, aby Panu przez Słowo Boże pokazał Mu swój ślad, aby mógł naśladować Chrystusa. I to jest bardzo ważne. Słowo Boże prowadzi nas przez życie. kiedy mamy podejmować decyzje, modlimy się. I są dwie decyzje najważniejsze, które warto pamiętać. Pierwsza to jest oczywiście gdzie spędzimy wieczność, więc decyzja bardzo ważna dla nas, tak? kiedy Bóg do nas przemawia, zaprasza nas do Chrystusa, mamy tam przyjść, aby się z Bogiem przez tą ofiarę, którą Pan Jezus złożył, pojednać. A druga, bardzo też ważna, dotycząca życia tutaj, tak? to jest małżeństwo, prawda? No, jak chcesz być w czyściu, to, to się orzeń bez Boga. No, ale jak chcesz być w Edenie, no to pamiętaj, że że to Pan sprawia e, takie rzeczy. Dlatego, jak mówię, o dwóch, w dwóch rzeczach Bóg musi brać udział, żebyśmy mogli tego doświadczyć i być z tego zadowoleni, usatysfakcjonowani. To pierwsze to jest właśnie zbawienie. Bez Boga to jest niemożliwe. I drugie małżeństwo. Bez Boga właśnie tutaj jest możliwe, ale nie, nie wyjdzie to nigdy na dobre. Więc lepiej z Bogiem takie rzeczy planować. Tak samo wieczność zaplanować z Bogiem, jak i małżeństwo też z Bogiem warto zaplanować. Wtedy to się wszystko uda. A więc mamy tutaj e, e, sługi, którzy są niewolnikami, bo są związani niewolniczo z Bogiem, miłością Boga. To jest taka słodka niewola, tak? Tak jak w marzeństwie, jeden oddaje się drugiemu praktycznie, będąc w jakiś sposób związany Bożą miłością. To jest bardzo ważne. Zwróćcie też uwagę na następną rzecz, że liczba jest ograniczona tutaj, 144 tysiące, a więc dotyczy pewnej grupy opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Więc mamy w początku boleści, są uratowani wszyscy ci, którzy pochodzą z Izraela i jest ich 144 tysiące. To jest te pięć panien mądrych, które potem znajdzie się na weselu barankowym. Na no te pięć panien głupich, niestety, jak reszta Izraela zostanie na wielki ucisk, prawda? Dlaczego? Dlatego, że no, niestety, nawrócenie czasami jest tylko możliwe wtedy, kiedy przyjdą na człowieka poważne doświadczenia. Muszę wam powiedzieć, że no, ja mogę o sobie to powiedzieć, że no, wiara w Pana Jezusa była możliwa dzięki temu, że Pan Bóg przeprowadził mnie przez różne doświadczenia, kiedy mogłem stracić nadzieję na to, że bez Boga można znaleźć szczęście w tym świecie, prawda? Próbowałem wszystkiego, ale nie chcę o sobie to oczywiście mówić. Może ty masz też okoliczności, niektórzy choroby, na przykład, pamiętam, z Biblii jest to napisane, dlaczego ten jest chory, bo. Aby na nim objawiły się dzieła Boże, prawda? Więc dzięki temu, że był chory, mógł dostać, doświadczyć Bożej łaski i uwierzyć w Pana Jezusa. Więc wszystkie okoliczności, które czasami są w naszym życiu, są po to, aby nas doprowadzić do Bożego Syna, a potem oczywiście uświęcić. Zwróćcie też uwagę na to, że tu mamy wymienione wszystkie plemiona, nie będę się skupiał na tych plemionach, ale na jednym się skupię, bo bardzo ważne. W plemieniu Józefa mamy dwa plemiona, tak? Mamy Manasesa i Efraima. Efraim tu nie jest wymieniony, tylko Józef, a więc jest pokazane, że mamy w sumie tutaj trzy, tak? Bo mamy w Józefie Józefa i w Józefie, Józefa, Efraima i Manasesa, a tutaj jeszcze raz występuje Manases. Dlaczego? Dlatego, że on tutaj zastępuje jedno z plemion. Gdybyście otworzyli na przykład pierwszą kronik 1230, warto sobie to zanotować. Tam jest napisane, że kiedy Dawid doszedł do władzy, dochodził do władzy, może nie doszedł, tylko dochodził do władzy, przyszły reprezentacje dwunastu plemion, ale w jednym plemieniu było tylko 3000, tysiące, czyli bardzo niewiele. Dlaczego? Bo to było plemię Beniamina, ponieważ reszta plemienia trwała przy Saulu. tak? No i to było właśnie to. Ponieważ dana będzie antychryst, o czym mówi 49 rozdział pierwszej księgi mojżeszowej, potem potwierdza to Izajasz 28, który mówi o tym, że przyjdzie w duchu Antychrysta. To jest w tym duchu, który rzuca dzisiaj pseudowierzących na znak. Pamiętajmy o tym. Również on przyjdzie i właśnie tu jest mowa o plemieniu Dana, którego obsypie zaszczytami. Tak jak jest w Beniaminie, kiedy staje Sał wobec swego plemienia. Mówi, i wy chcecie stać po stronie Dawida? Czy on da wam bogactwo, tak jak ja? Czy przydzieli wam ziemię? Czy da wam rolę? No, jeśli chcecie, proszę bardziej, za nim, ale niestety nic z tego nie będzie żadnych profitów. I rzeczywiście tak jest, że czytamy w księdze Daniela, że ci, którzy pójdą za antychrystem, zostaną obdarowani różnymi dobrami, czyli będzie przekupywał tych swoich um, zwolenników. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Dawida, to z Dawidem łączyły się te różne reprezentacje poprzez miłość. Mieli miłość do Pana. I tam jest napisane, że to duch Pana. Pobudził tych ludzi, że przyszli do Dawida. Oni kochali go nie dlatego, że był jakiś wspaniały, piękny czy, czy, czy jakiś inny, tylko dlatego, że e, po prostu miłością Bożą, przed Ducha Świętego byli związani z nim. Tak samo i my, kochani, My jesteśmy związani z Panem Jezusem, nie dlatego, że jest jakimś tam bohaterem, ale jesteśmy związani dlatego, że Duch Święty rozlewa w naszych sercach miłość Bożą do Pana Jezusa. Na życie. I to jest dzieło Ducha Świętego. Nie o własnej mocy, bo nie dalibyśmy rady, radia, właśnie Ducha Świętego, miłość. I właśnie w tych kronik, w pierwszej kronik 12.30 czytamy, 12 czytamy, że plemię Beniamina Benjamina stało jeszcze wtedy przy Saulu. Tak samo jak i w tym przypadku, plemię Dana stało przy Antychryście. A więc wiemy o tym, że ci będą zachowani, gdyż na początku Wielkiego Ucisku czytamy już, że oni są w niebie. Tak, 14 rozdział Księgi Objawienia. Kiedy dojdziemy, to zobaczymy, że 144 tysiące są już w niebie, jako wykupieni z ziemi, ponieważ mamy taką wymianę. Z nieba spada szatan, zostaje zrzucony, z nim jego aniołowie, czyli zaczyna się potężny, wielki ucisk, a te 144 tysiące są Pochwyceni do nieba, o czym mowa jest w 12 rozdziale Księgi Objawienia, i oni są na weselu barankowym, prawda? I potem, jako świta, jako Boży Orszak, Oblubieńca, Oblubienicy, przychodzą później na koniec już Wielkiego Ucisku na górę Syjon, ponieważ druga część wesela gdzie ma się odbyć? Na Ziemi, w Izraelu. To jest bardzo ważne i będziemy również tego nie tylko świadkami, ale uczestnikami. To jest bardzo ważne. To jest to, co się może dzisiaj Izraelowi nie podobać, że oni są tylko panami, a my jesteśmy oblubienicą. Więc, kochane, to jest bardzo ważne: jak ktoś nie jest zbawiony, no to może tam widzieć w tych pannach swój orszak, ale my jesteśmy oblubienicą. To nie ten czas, po prostu, tak? A po drugie, trzeba należeć do Izraela, bo jest to obraz Izraela, który część zbawiona, idzie na ta reprezentacja, idzie na besede barankowe, i reszta zostaje. Oczywiście, dlaczego tamte pięć Pany nie mają oliwy? No bo wierzą jak i tamte w Mesjasza, tylko tamte wiedzą, że to jest Jezus, a bez wiary w Pana Jezusa nie można mieć Ducha Świętego, więc on, co z tego, że wierzą w Mesjasza, jak nie wiedzą, że to Pan Jezus. Dopiero to jest ta część, która na końcu Wielkiego Odcisku odkryje, ponieważ Duch Łaski zostanie na nich, oddziaływał, będzie spocie na nich i, i, i zobaczą kogo? Przebodli czytamy, prawda? I będą wtedy biadać, biadać, biadać. Ale tylko na biadaniu się skończy tak naprawdę. Bo musi być jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, czy będzie oblężenie Jerozolimy i przyjdą narody z Północy ze Wschodu, których celem będzie zniszczenie całkowicie Izraela. Całkowicie zniszczenie. I wtedy oni już w jedno wiedzieli, że nie wystarczy tylko wierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, ale trzeba jeszcze co uczynić? Pana Jezusa Królem swego życia swojego, królem swojego narodu, tej całego izraelskiego. I zwróćcie uwagę, że dopiero wtedy, kiedy oni wołają, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim król Izraela, Pan przychodzi z pomocą na ratunek na górę Oliwno. I rzeczywiście tak jest. Pan to powiedział. Nie użycie mnie pierwej, zanim nie powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim król Izraela. Jest to bardzo ważne. Ja mówię, że wiele błędów dotyczących eschatologii nie wynika wcale z tego, że ludzie mają mniej czy więcej rozumu, czy mniej czy więcej objawienia, tylko wynika z tego, że zastosowali niestety błędną interpretację tak zwanej teologii zastępstwa, czyli y, 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 ludzie myślą, że wchodzą w obietnicę Izraela. Nie, kochani. Izrael ma swoje obietnice, Kościół ma swoje obietnice i mamy wspólne obietnice, za co Bogu niech będzie chwała, a Duch Święty nam daje mądrość poprzez Słowo Boże, bo Słowo Boże zawsze wykłada się Słowem Bożym, co czego dotyczy. Prawda? I kiedy Pan mówi o Izraelu, to mówi, a kto wytrwa do końca, to będzie zbawiony. Więc mówi to o Izraelu, mówi to o czasach końca, kiedy już Kościoła nie będzie. A o Kościół, jak jest zbawiony? Na jakich zasadach? Albowiem łaską zbawieni jesteście i to nie zwiast Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. No niestety, kto tego nie widzi, to biedny człowiek, tak? No, niestety. No ale Zobaczymy, może Pan Bóg jeszcze wielu ludziom oczy otworzy. Tak. Pamiętajmy, że niestety w dzisiejszych czasach największym problemem dotyczącym zbawienia wcale nie są grzechy. A co? Własna sprawiedliwość, to jest najgorsze, to jest prosto z diabła. Nie ma nic gorszego. Bardzo ostrożnym, bo. Niestety ta własna sprawiedliwość zawsze podniża ofiarę Chrystusa, a podkreśla swoją własną wartość. Musimy o tym pamiętać, prawda? My przychodzimy jako nic, jako zgubieni grzesnicy, całkowicie odarci z chwały, jako przegrani, całkowicie zbankrutowani, ale Chrystus jest rozwiązaniem, prawda? Przez krzyż doświadczamy śmierci starego człowieka, ale przez jego zmartwychwstanie Chrystusa, jako nowi ludzie rodzimy się do nowego życia. To jest niesamowite, to jest niesamowite. I choć jesteśmy w starym opakowaniu, bo w tym ciele mieszka grzech, to grzech nad nami panować nie będzie, bo nie jesteśmy zakonem, jak w Starym Testamencie, jak w Czterech Ewangeliach, lecz pod łaską i to jest bardzo ważne. Tak jak jesteśmy grzeszni, ale nie jesteśmy aktywnymi grzesznikami. Dlaczego? Dlatego, że kto grzeszy, nie widział Boga, ani go nie poznał. No za to. Oczywiście nie mylmy, nie mylmy na przykład... E, cielesności z, z grzeszeniem, bo to są dwie różne sprawy. Na przykład, czy lenistwo jest grzechem? No już macie problem, prawda? Nie, nie wiem dlaczego ludzie mają z tym problem. Ja wam powiem taką rzecz, że lenistwo nie jest grzechem, ale jest pewną skłonnością ciała i dlatego musimy z nią walczyć. Tak jak ja się na przykład budzę, to zawsze zaczynam od modlitwy. Tak, Dawid czasami modlił leżąc na swoim łożu. Ja też to robię. Panie, sprawa by mi się chciało tak jak mi się... Nie chce. I Pan to sprawia. Naprawdę Pan to sprawia. Ta modlitwa jest skuteczna. I w ten sposób pokonujemy. I tak samo wiele rzeczy w naszym ciele znajdujemy jako nasze ograniczenia, ale dzięki modlitwie zwyciężamy. I jak powiedziałem, cielesność nie jest grzechem, ale do grzechu może prowadzić. Bo jeśli Pan mówi, żebyś coś zrobił, a Ty masz też takim leniem, że nie pokonałeś lenia, no to będziesz Grzeszył grzechem zaniechania, ponieważ Pismo Święte mówi, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni co robi, grzeszy. No i prosta sprawa. To się nazywa grzech zaniechania. Ale nie mylmy cielesności z grzeszeniem, ponieważ grzeszenie to jest złamanie Bożego przykazania czy lub Boże nieposłuszeństwo według woli Bożej. tak? Poznałeś wolę Bożą i stałeś się nieposłuszny. No wcale nie musi być tutaj jakieś takie bezpośrednie przełożenie na przykazanie. No na przykład Pan mówi tutaj taki w swoim przykładzie o ojcu i synach dwóch, pamiętacie, prawda? Tam nie było wprost nawiązanie do przykazania, ale było powiedziane prosto, tak? Idź synu, a on co powiedział? Nie pójdę. A drugi mówi, pójdę. Ale nie poszedł. A tam też zastanowił i jednak wykonał wolę ojca. Który wykonał? Ten pierwszy. Ale nie o to mi chodziło. Jaki, o jaki tu grzech chodziło? Jakiego przekazania? Czci ojca swego i matkę swoją. Był nieposłuszny swojemu ojcu. Więc to jest bardzo ważne. I tak samo w naszym przypadku. Musimy pamiętać, że nie wszystko musi być bezpośrednio napisane. Na przykład ktoś, czemu się lega, na przykład pije alkohol i mówi, ale to nie jest grzech. Bo nie jest napisane. No, jest napisane. Jest napisane oczywiście w, w dekalogu nie ma. Jest w dekalogu napisane? Czy kto pije? Nie. Oczywiście, że nie. Ale nie będziesz miał bogów i innych obok mnie. Albo nie zabijaj, bo przecież w ten sposób możesz również zabijać swoje własne ciało, ale też możesz zabijać jeszcze innych, którzy tobie towarzyszą, czynią z tym samym krzywdę. dlatego mm, alkohol rozwiązuje wiele rzeczy. Tak. Rozwiązuje małżeństwa, rozwiązuje stosunki międzyludzkie. Z tym, z Bogiem. Ale nigdy nie rozwiązuje jednej rzeczy problemów. One się stają jeszcze bardziej potężniejsze. A Pismo Święte mówi, że kto czemu ulega, tego niewolnikiem się staje. Więc to jest bardzo ważne, a Pismo Święte mówi, że mamy być wolni, uwolnieni od tego wszystkiego. I taki człowiek jest w Chrystusie. Dziękujemy Bogu. Bo niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, Decyn. syn. Pozostaje na zawsze. Czyli syn, czyli kto się narodził z Boga, nigdy nie traci z Bogiem wspólnoty, tak? Bo jest domownikiem Boga. A jak ktoś tylko ma spontaniczną społeczność z Bogiem, to z góry jakiś człowiek religijny, wchodzi do świątyni i wychodzi stamtąd. Nie? To jest taki rodzaj, no... Odwiedza Pana Boga, powiedzmy tak. Ale my, synowie, córki, my mamy zawsze społeczność z Bogiem, dlatego list do Hebreczyków mówi, że... Mamy zawsze dostęp do tronu łaski Bożej. To jest taka prawda, jak masz małe dziecko, to nie ma znaczenia, że ty jesteś w sypialni, tak? Ktoś otwiera drzwi i wchodzi, i co? Spokój, cisza. <g smile> bo wizytacja jest, tak? I niech nie smucimy się. Bierzemy go do łóżka, otwieramy kodę, chodź no tutaj, przytul się, prawda? Jak ktoś miał dzieci, to wie, że tak wygląda, że mogły przyjść zawsze. Taki był zawsze sygnał pod drzwiami tu, tup, 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 tup. aha, uwaga, bo nadchodzi. Otwieramy e, oczywiście ramiona. No chodź no tutaj, chodź no tutaj, prawda? I to są bardzo ważne rzeczy. Dziecko ma zawsze dostęp do tronu łaski. Bożej. Więc chwała Bogu, ja się bardzo cieszę. O każdej porze dnia i, i nocy. Nie musi czekać, aż się świątynia otworzy, prawda? <laughs> Może zawsze być. Więc to jest bardzo ważne. I na, więc w tym pierwszej części, tak zwanym początku boleści, mamy uratowanych 144 tysiące, które nie wejdą w wielki ucisk, bo są zabrani, tak jak był przed początkiem boleści zabrany Kościół Boży. Następna rzecz, bardzo ważna. Teraz mamy drugą część, to już jest niestety wielki ucisk. I widzimy tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. A więc, Boże, ten Antychryst dokona rzeczy strasznych. Jedna z jego cech to pomordowanie wszystkich swoich przeciwników. On wypełni świat cmentarzami. To będzie niesamowita rzecz, tak? Cme same cmentarze. No więc, jak ktoś widzi na przykład wszyscy w szóstym rozdziale Pana Jezusa w Antychryst. Tego w tym, kto jest antychrystem, no to ja mu tylko współczuję, tak? Bo mamy tam e, potem porównanie do 19 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie tam jest napisane, jak, jak, jest, jak wygląda ten, który siedzi na koniu. To jest kontrast. Jak chcecie zrozumieć i porównać sobie tych dwóch, to porównacie sobie tego szóstego rozdziału i tego. 19 rozdziału, prawda? Jacy oni są różni, zupełnie, prawda, różni. No ale jak chcecie posłuchać o tym, czym oni się różnią, to możecie posłuchać mojego wcześniejszego wykładu dzisiejszego z Mawy, kiedy usługiwałem z 19 rozdział księgi Objawienia. Więc nie chcę się powtarzać, a szkoda też czasu Waszego. A więc mamy wielki tłum, którego nikt nie może zliczyć. Oni stoją przed tronem, przed barankiem, odziany w szaty białe. To świadczy o tym, że zostali, mają sprawiedliwość Bożą. Pamiętajmy o tym, tak? Jest taki pewien przykład. Nie wiem, czy pamiętacie, że Pan Jezus to przytoczył, to pokazał taką salę weselną, na którym byli goście weselni, ale jeden z nich był przyodziany w swoje własne szaty. Pamiętacie? I on został wyproszony, wyrzucony stamtąd. Nie może stanąć przed Bogiem we własnej sprawiedliwości. Bo jestem fajny, bo jestem dobry, bo ja. Przecież nic złego nie uczyniłem. Nie. Musisz się przyobleć w szatę Golgoty, a to jest możliwe wtedy w Chrystusową Sprawiedliwość, kiedy otrzymasz akt łaski Bożej. A co jest, co jest, co jest warunkiem otrzymania łaski Bożej? Co jest warunkiem otrzymania łaski Bożej? Okej. Okay. Otrzymaniem warunkiem łaski Bożej jest uznanie siebie zgubionym grzesznikiem. Pan dostaniesz, ale powiedz, że to zrobiłeś. No i wtedy mamy taką sytuację. Niektórzy nazywają to aktem łaski, niektórzy abolicją, czyli jeśli ktoś wyzna swoje grzechy, może mu być darowany, prawda? Jeśli jest akt łaski przygotowany dla tych, którzy przyznali się po prostu do winy. Ale później, kiedy już dochodzi sędzia do, czy, czy, czy prokurator do winy, jeśli to wobec człowieka, który tego nie wyznał wcześniej, to wtedy jest sądzony jako. Przestępca. Dlaczego nie wyznał swoich grzechów? Nie można przyjąć łaski Bożej, jeśli przedtem się nie pokutowało. E, po, po, Jaki ma cel pokuta? Nie tylko zmianę to jest myślenia, ale co ona spowodowała? Pierwsza rzecz, prawda? Grzech musi być uznany. Jestem zgubionym grzesznikiem, zasłużyłem na śmierć. Druga rzecz, grzech musi być wyznany, tak? No bo jeśli przychodzę, do Pana, to muszę powiedzieć, co zrobiłem, tak? Już tam nie chodzi o wyliczanie, tylko chodzi o, to, o, o opis mojej osoby. Panie, jestem zgubionym grzesznikiem, a wszystkie moje dzieła, niestety, były przeciwko Tobie. Tu nie chodzi o wyliczanie, może z czegoś nie wyliczyłeś. To jest ważne tylko wtedy, kiedy zostawiłeś sobie jakiś grzech, ponieważ to jest trzecia rzecz, która mówi, grzech trzeba co zrobić? Porzucić. Więc, jeśli zostawiłeś sobie jakiś grzech, o, to tak, to wtedy to się liczy, ponieważ Twoja pokuta nie jest to prawdziwa. Niestety, coś sobie zatrzymałeś. Nie. Kiedy składamy Bogu swoje życie, kiedy uznajemy, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami i mówimy wyraźnie, panie, nie ma niczego, czego by nie złożyliśmy, bo składając całe swoje życie, składasz wszystko. Odpowiedzią na to oczywiście jest. Działanie Pana Boga. Pan Cię usprawiedliwia i wtedy przyjmujesz akt łaski zbawienia i efektem łaski zbawienia jesteś wolnym człowiekiem, prawda? Jesteś wolnym człowiekiem, ponieważ zostałeś ułaskawiony jako przestępca, a nie jako człowiek niewinny, ale usprawiedliwiony jesteś uznany w oczach Bożych za niewinnego, tak jakbyś tego wszystkiego nie popełnił. Więcej, coś jest ciekawe, człowiekowi zbawionemu, w tym przypadku aktem łaski Bożej, nadaje się nową tożsamość. Niesamowite, prawda? Czyli jesteś nowym, całkowicie człowiekiem. Rodzi się duchowo i twoja duchowość i twoje narodziny są rozpoczę... nowym początkiem. To jest coś pięknego. Można zacząć od nowa, ale już nie po staremu, tylko po. Nowemu, prawda? Bo z ciała to byłbym po staremu, a z ducha to jest po nowemu. Chwała Bogu za to. I dlatego oni mają szaty białe, ponieważ uznali swoją winę, uznali się zgubionymi grzesznikami, przyjęli Bożą sprawiedliwość. Ale tu jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Oni mają w swoich rękach palmy. A co to znaczy? A to jest inna Ewangelia. To jest inna Ewangelia niż my mamy. My nie mamy pan w ręku. Prawda? Jaka to jest Ewangelia z Palmami? To jest Ewangelia o Królestwie. To o tej Ewangelii mówił Pan, że kiedy będzie głoszona Ewangelia o Królestwie, wtedy nastanie koniec. Pytam, czy to dotyczy Kościoła? Nie. Nie. Czy my czekamy na Królestwo i na Pana Jezusa, że przyjdzie na Ziemię założyć nam Królestwo? Naprawdę? Wierzycie w to? Że będzie Królestwo tu na Ziemi dla nas? Nie. Naszym największym. Marzeniem jest, co? Wesele barankowe. Być z Panem Jezusem razem, za ślubiny. To jest najważniejsze dla nas. I my oczekujemy to, co Pan nam obiecał, mówił wyraźnie, że jak przyjdzie i przygotuje nam miejsce, to po nas przyjdzie. I to jest obietnica dana Kościołowi. Bardzo ważne. Ale mówił tam jeszcze o wielu innych miejscach w domu ojca, to są tak zwane izby dla gości weselnych. Kto tam się załapie? Izrael, jako goście weselni. I rzeczywiście tam jest mowa o dwóch rzeczach, o izbie dla panny młodej i, i wiele mieszkań w domu ojca, czyli miejsca dla gości weselnych. To wyraźnie widać, proszę poczytajcie sobie, a jak nie, to poczytajcie sobie na temat zaślubin gdzieś tam, nie wiem gdzie, sam nie wiem gdzie, ale, ale gdzieś może, nie wiem, w jakimś, jakimś podręczniku czy jakimś opisie, jak wyglądały wesela, pan wie, w domu ojca, a, a, potem, a potem dopiero w domu panny młodej. Chwała Bogu za to, bo te obrazy są bardzo ważne. W Ewangelii o Królestwie pamiętajmy o tym, że tam jest ten problem właśnie, że kto wytrwa do końca, będzie bawiony. A więc mamy coś innego. Łaska plus wytrwanie, uczynki. Nie w momencie przyjęcia, wtedy zostajesz usprawiedliwiony, ale w momencie wytrwania do końca. Więc zbawienie jest tutaj nagrodą. A my otrzymujemy zbawienie jako dar, Łaski Bożej, tak? A co Kościół w nagrodzie otrzyma? Więcej zwycięstwa za oddaną służbę dla Boga, ale nie zbawienie, bo zbawienie jest darem łaski Bożej, a nie zapłatą. Jaka jest różnica? No, przykład, jak byłeś dzieckiem, prawda, Miesz, może miałeś taką sytuację, ojciec mówi: synku, jak skończysz 12 lat, będziesz mógł zrobić tam 10, będziesz mógł zrobić kartę rowerową, kupię ci rower, tak? No, i przychodzi 12 lat, skończyłeś, masz kartę rowerową, tak? I ojciec ci kupu, kupił rower. A jeśli by nie kupił roweru, to kim by był ojciec? No, o szóstym, Są okoma wyczenia. Ale jeśli ojciec mówi tak, słuchaj synku, jak skończysz z czerwonym paskiem e, świadectwo, krok szkolny, dostrzyma z czerwonym paskiem, kupię ci rower. Jakie to jest obietnica? Warunkowa. Masz świadectwo z paskiem, dostajesz. Ale nie chodzi o, o ślad na pewnej części ciała, tylko na świadectwie, tak? I wtedy jest OK. Bo niektórzy mówią, że lanie już potem wakacje, nie? No, bo od naszych czasów, kiedy wychowywano, bezstresowo dzieci nie wychowywano. No więc mamy tutaj taki piękny obraz, że tam, gdzie są te palmy, zbawienie jest darem łaski Bożej, więc wszyscy muszą wytrwać do końca. Czy oni wytrwali? Wytrwali. Skąd wiemy? Życie swoje złożyli, prawda? Znaleźli się tam. Więc to jest bardzo ważne. My nie głosimy o królestwie. My, my głosimy królestwo, ale nasze królestwo nie jest z tego świata. Natomiast oni głoszą o królestwie, bo wraz z Chrystusem przychodzi królestwo. Tak? I kiedy my tu przyjdziemy z Chrystusem, to znaczy Oblubienica i Chrystus, przyjdziemy założyć królestwo Izraelowi i narodom. Wreszcie każdy otrzyma na nowo swój kawałek ziemi i przez tysiąc lat będą narody się rozmnażały, aż do momentu, kiedy się te tysiąc lat Skończy. Czyli mamy, tu nas straszą, że ziemia jest przeludniona, a tutaj jest mowa o tym, że jeszcze przez tysiąc lat znów się ludzie będą rozmnażali, ponieważ dla Pana Boga widocznie to dzieło nie jest skończone. To może człowiek ma tam jakieś problemy, ale to już jego fobie. Nie będę tutaj się zagłębiał w tę sprawę. Co oni wołali? Gdzie jest zbawienie? Zbawienie jest u naszego Boga i, na, i u. Baranka, więc zobaczcie, to jest właśnie zbawienie. Bóg jest naszym zbawieniem. On uczynił doskonały plan tego zbawienia, Pan Jezus ten plan wykonał, a Duch Święty co zrobił? Wprowadził ten plan w życie nasze. W jaki sposób to robi Pan? Przez Ducha Świętego. Najpierw objawia nam co że jesteśmy zgubionymi grzesznikami, bo kiedy Duch Święty przyszedł, to przed po to, aby objawić ludziom, że ich grzeszność, bo bez, bez poczucia grzeszności nie masz potrzeby zbawienia. No bo po co ci zbawienie? No czy ludzie chodzą do lekarza, gdy jak są zdrowi, no nie ma po co, prawda? No, a druga rzecz, to jest właśnie rozwiązanie naszego problemu, kiedy jesteśmy grzeszni. Jak jest rozwiązanie dla człowieka chorego, jest lekarstwo, tak samo tutaj Duch Święty pokazuje nam, jak wielka jest wartość ofiary Chrystusa, którą On złożył na krzyżu Golgoty. Ok? Że to wystarczy. Niestety, ci, którzy nie wierzą, wykonało się w to słowo, no nie są zbawieni. No, no nie są zbawieni. Oni, oni wierzą, że są zbawiani, pomylili okresy. No niestety, załapią się na wielki ucisk i daj im Boże, żeby w tym wielkim ucisku się nawrócili przynajmniej. Tak? Ale jeśli jesteś zbawiony z łaski, to znaczy wiesz, co masz. Tak? Jest napisane, że Bóg złożył świadectwo o synu swoim, Duch Święty to potwierdził w naszych sercach, po pierwsze, że grzechy nasze są odpuszczone, mamy pokój z Bogiem, po drugie, że Bożymi dziećmi jesteśmy i po trzecie, ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, nie tylko nas zapieczętował na dzień odkupienia, ale będzie nas jeszcze co uświęcał, abyśmy, kiedy staniemy przed Chrystusem, byli do Niego podobni, więc jest to zupełnie coś innego niż tutaj oczywiście mamy. A więc dziękuję Bogu, że Bóg to w wspaniały sposób zaplanował. Dziękuję Bogu, Panu Józefowi, że on to wykonał. I dziękuję też, że Duch Święty wprowadził to w nasze życie. I on daje nam pewność zbawienia. To, nie ma Ducha Świętego pewności zbawienia mieć nie może. Chyba, że powiedzmy sobie coś tam, bo można mieć pewność zbawienia na podstawie takiej nauki, bo tutaj tak uczą, a tam uczą inaczej, prawda? Więc można wierzyć na zasadzie, no tak uczą, no to ja tak wierzę, ale to wcale nieprawda, to Duch Święty daje przekonanie wewnętrzne, czy mamy pewność, czy jej pewności nie mamy. Dlatego apostoł Paweł mówi się do Rzymian w ósmym rozdziale, albowiem jestem tego pewien, że nie ma żadnej siły ani mocy, która by mnie odłączyła od miłości Bożej, ale wcześniej jest napisane zabijają nas, na, jak, nas jak owce ofiarne, a mimo to w tym wszystkim wyciężamy. Tam jest wcześniej jeszcze jedna myśl, i nikt nie odłączy Boga od naszej miłości. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, posiadasz Bożą miłość, Agapę. Od... To jest taka miłość niezwyciężona, że Boga od tej miłości odłączyć nie można. Dlatego czego to mówię? Bo są tacy ludzie, którzy mówią: No tak, no Boga od nas nie można odłączyć, ale nas od Boga można. Prawda czy nie? To jest bzdura absolutna. To działa w dwie strony. Nie tylko Bóg ma miłość Bożą w swoim sercu, ale też i my, jako ludzie zbawieni, mamy miłość Bożą w swoich sercach. To jest miłość Ducha Świętego i to jest dzieło niezniszczalne. Za co Bogu bardzo dziękuję. Kochani, też wierzymy też dzięki działaniu przemożnej siły Jego, tak? Czyli Bóg zbudził wiarę w naszym sercu, bo wiara jest darem, że mogliśmy zaufać Jezusowi, Panu naszemu. A teraz kto jest źródłem wiary w naszym życiu? Nie. Pan Jezus Chrystus jest źródłem wiary, bo On wszystkich nas podtrzymuje potęgą swojej mocy i jest napisane wierzymy wszyscy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Tak jest czy nie? A właśnie. Panie, choćby moja wiara się chwiała, choćbym ja po prostu całkowicie zwątpił we wszystko, to jednak to źródełko ciągle. Bije, bo to jest Chrystus. Dlatego bardzo często jest tak, że wątpimy nawet o swoim życiu i o wielu innych rzeczach wątpimy po to, abyśmy nie na sobie samych polegali, lecz na Bogu, który wskrzesza z umarłych i który jest źródłem naszej wiary. Dlatego wszystkim w naszym życiu jest Pan Jezus Chrystus. O to chodzi. W religii tak nie jest. To ty się musisz starać całym sercem, całym wysiłkiem. Musisz tam robić różne rzeczy, musisz wytrwać do końca, musisz naprawdę. O, już jestem zmęczony, a cóż dopiero, gdybym miał jeszcze wytrwać do końca. Patrzymy dalej w Boże Słowo i czytamy, że oni wołali donośnym głosem i to był tak donośny głos, że aż aniołowie i starsi i y, 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 postaci cztery, trzeci cherubowie. Upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu. To jest właśnie ta boża mądrość, tak? To jest ta boża mądrość, że Bóg, chociaż mógłby wszystko sam jest w stanie zrobić, a jednak dzieli się z człowiekiem odpowiedzialnością. To jest takie dziwne. Bóg jest wspaniały w swym działaniu, ale zobaczcie, zanim zapuka do Twojego serca. To najpierw zrobi wszystko, aby twoje serce przygotować, aby w twoim sercu powstało uczucie. Bo pamiętaj, kiedy ty masz nie tylko poczucie winy, że jesteś zgubionym grzesznikiem, nie, ale też to jest potrzebne, bo wtedy doceniasz łaskę, że chociaż nie zasłużyłeś, to jednak Pan ci to daje. Ale kiedy składasz Bogu swoje życie, jest to bardzo ważne, ponieważ w tym momencie to nie jest ważne, jak Bóg cię kocha, bo pod tym względem nie mamy wątpliwości. Ale to jest ważne, czy ty kochasz Boga. Bo w tym momencie ty musisz dokonać wyboru między sobą i Chrystusem. Czy złożysz w ofierze Chrystusa, czy złożysz w ofierze Chrystusowi. Tak, siebie, Chrystusowi. To jest bardzo ważne, to. Diabeł jest bardzo sprytny, ale kiedy ty składasz Bogu swoje życie, to w tym momencie, tak, tak, musisz kochać bardziej Pana niż siebie. To jest taki moment. Oczywiście to jest pod wpływem dzieła łaski Bożej, ponieważ to Duch Święty rozlewa w nas tą miłość do Boga. Tak jest. Ale nic innego. Są ludzie którzy się nawracają, żeby nie pójść do piekła? No to jest taka trochę interesowna miłość, nie? A Ja mówię Wam, ja mogę być w piekle, pod warunkiem, że będzie ze mną Pan Jezus. Ja mogę być w gorącym piecu i, i w jamie, wiem, ile ze mną był. Pan Jezus, właśnie, bo my życie swoje łączymy nie z jakąś ideą religijną, ale z osobą Pana Jezusa. To jest nasza miłość, dlatego chcemy Go poznawać. To jest takie bardzo ważne. W sferze intelektu, pragnienie poznawania, w sferze uczuć, pragnienie kochania i w sferze woli, pragnienie czynienia wszystkiego z miłości do Niego. I to jest ten wspaniały poziom motywacja miłość, prawda? Coś pięknego. Oni mówią oczywiście, amen, błogosławieństwo, chwała, cześć, mądrość, dziękczynienie, cześć, moc, siła Bogu Naszemu na wieki wieków. Wszystko, z czego składa się nasze zbawienie, to tu jest opisane. Bóg jest sprawcą wszystkiego. I też tutaj bardzo ważną rzecz powiem, ponieważ niektórzy uważają, że jak czy też coś czynisz, to już jest źle, bo, bo to nie jest z łaski. To jest bzdura absolutna. To jest hiperkarwinizm, chory hiperkarwinizm. Bóg dzieli się odpowiedzialnością z nami. To tak jak my bierzemy dziecko za rękę i niesiemy. To to, że dziecko trzyma rękę w naszym ręku, to dlatego jego bezpieczeństwo nie jest pewne, bo on coś do tego dodaje? Przecież to jest absolutna bzdura. Kiedy się robią problemy? To my się problemy wtedy, kiedy budujemy nie na Bogu, lecz na sobie. Ale Bóg bardzo często daje nam rodzaju różnego odpowiedzialność. Prawo wyboru. Prawo decydowania. Zadecyduj. Bardzo często tak jest. Dla mnie na przykład to jest coś fantastycznego. Bóg, który ogarnia cały wszechświat. Który siedzi na tronie. Miliony aniołów, może miliardy, oddają mu chwałę i cześć. Wszystkie stworzenia padają nad nim plackiem, a ten Bóg przychodzi wielki do mnie, kiedy ja otwieram Biblię i się z nim komunikuję, to on mówi do mnie, wiesz co, chciałbym w twoim życiu zrobić to czy to. Zgadzasz się? Oczywiście, że się zgadzam. Choć czasami ze wokół, ale się zgadzam. Nie moja wola, ale twoja, niechaj się stanie. Zgadzam się. A potem mówi, co ty robisz? Zgodziłeś się przecież żebym zmienił twoje życie, żebym uczynił podobny do Pana Jezusa. Powiedziałeś, że chcesz być mnie bliżej. No to, no to co? No chciałeś, no zgodziłeś się. Kiedyś pamiętam, jeden brat przyszedł do mnie, mój bracie Darku, Pan mój tak doświadcza, ja chyba odejdę. Mówię, Nie no, gdzie masz odejść? Przecież napisane jest. Co jest napisane? Poczytaj, a zrozumiesz. Ale dlaczego Bóg mnie tak doświadcza? Ja mówię, no pamiętam miesiąc temu, klęczyliśmy razem, pamiętasz? I modliliśmy się. Ty się modliłeś, Panie Boże, spraw, abym był użyteczny, abym był przemieniony, uświęcony. Pamiętasz moją modlitwę, którą mi przerwałeś? Kiedy ja się modliłem, Panie, zeszli na bata wszelkie doświadczenia, jakie są potrzebne, aby on się naprawdę stał użytecznym dziełem Boga. A on mówi nie, nie to, jakie doświadczenia. On mi przerwa modlitwę. Ja ale zaraz, ale jak Ty chciałeś być przemieniony? Chcesz umyć ręce bez mydła? Chcesz mieć suche ręce bez wycierania ręcznikiem? To jest normalne. Jeśli się modlisz do Boga przemień mnie, to pan musi zastosować takie narzędzia, aby wyszło na czynie. I on wtedy dał mi dokończyć tę modlitwę, ale potem za miesiąc zapomniał i przyszedł Ej, i mówi: Masz rację. A potem czytał poza sobą, i mówi: Tu jest moje miejsce, ja będę dalej przed panu Bogu trwał. A co przeżyłeś? A to słowo, dokąd pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Człowiek wierzący, który złożył w ogóle swoje życie, on już nie ma gdzie iść, bo świat już nie jest jego domem. On na świecie jest bezdomny. Jedynie może mieszkać do domu ojca. Nie ma nic w jego bliskości, w jego miłości, a świat jest dla niego pustką, pustynią. To nie jest jego dom. Gdzieś pójdziemy. Temat słowa żywota wiecznego. Prawda? Tak to jest, kochani. Tak to jest. No i jeden ze starszych się odezwał i rzekł do Jana. Dlaczego rzekł do Jana i dlaczego się odezwał? Ja miał takie oczy. Wy się dziwicie, kochani, że czasami czegoś nie rozumiemy? A czy Jan Chrzciciel to też wszystko rozumiał? Czy nie miał swoich uczniów? Powiedział, idźcie, zapytajcie Jezusa, czy to jest on, czy innego mamy oczekiwać? Czemu? Bo coś mu się nie zgadzało. Z to jego wizją cało mu się nie zgadzało. On tu myślał, że Mesjasz przyjdzie, on go tutaj zareklamował, Izrael się nawróci, zaraz przejmą władzę, on, on zostanie wypuszczony z więzienia, a on co? Mało tego, że siedzi w więzieniu, to za chwilę jeszcze mu głowę obetną, prawda? Gdzie jest to królestwo? Gdzie jest to Mesjasz? Wtedy Pan pokazał, nie, nie, nie Zbawienie to jest dzieło Boga. I Pan Bóg ma prawo ustalać zasady. A my jako słudzy Jego mamy się prawo tym zasadom, co? Podporządkować. Bo to nie my kreujemy naszego Boga, ale to Bóg kreuje nasze życie. I to jest bardzo ważne. To on jest panem, a my jesteśmy jego sługami. Dlatego w dzisiejszych kręgach tak zwanych charyzmatycznych to jest odwrócenie ról, prawda? Przypomina mi się też taki kapłan, który mówił takie rzeczy, kiedy jeszcze byłem w tej nominalnym chrześcijaństwie, mówił tak: W tym momencie jesteście potężniejsi od Boga, bo na wasze słowo sam Bóg przychodzi z nieba, aby stać się obecny w opłatku i winie. W tym momencie jesteście potężniejsi od Boga. No cóż, nie będę komentował tego. Nie chcę nikogo ich uczuć zrazić, ale powiem, to jest niebiblijne. Nikt nie ma władzy nad Bogiem. Nawet kiedy proboszczowi powiedziałem, że i ty, księży, zamykasz tego wielkiego Boga na kluczy w skrzynce, która nazywa się tabernakulum, to on sam przyznał, no rzeczywiście nigdy w ten sposób nie patrzyłem. Ale I potem go wypuszczasz, wyjmujesz, kiedy Ty chcesz, tak? to nie on dysponuje tobą, to ty dysponujesz nim. To znaczy, że zmaterializowałeś go do, do, do rzeczy, żebyś mógł nim dysponować. Przecież to jest absolutnie bluźnierstwo. Takie podejście jest absolutnie niewłaściwe. No i sprzeczne z Bożym Słowem, bo Pan, kiedy mówił o tym, to mówił: Słowo moje, które do Was powiedziałem, jest duchem i żywotem. To ma być słowo. Bóg jest duchem. A nie możemy go zmaterializować. To jest absolutnie bluźnierstwo. Prawie też powiedział, jest tym drzwiami, przeciwnie, całuje drzwi, prawda? Nawet nie pyta, kto jest o te właściwe, przy której można się podkłonić. Nie, też nie pyta. A jak ktoś trzaśnie, trzaśnie drzwiami, to nie mówisz, o, kto trzaśnie Bogiem, to będzie miał przechlapane, prawda? Też tak nie jest. No nie, to są symbole. Nie możemy pewnych rzeczy brać dosłownie, jeśli są to przenośni, no? Taka prawda, no. To samo jest z krzewem winnym. Ja mam krzewiny w moim ogródku, ale ja tam się nie mylę. To po prostu. Tam, to nie jest Pan Jezus, ale to jest symbol, tak? Który mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latorośnimi. No nikt nie bierze tego dosłownie przecież, prawda? No chleb na przykład. I wiele innych rzeczy. No dobrze, ale tu nie, nie chodzi już o to dalej. Dobra, zostawmy to. Więc Jan ma takie wielkie oczy, kto to są ci, którzy tutaj są przyodziany w szaty białe, i, i skąd oni przyszli? No tak, do kościoła nie należą. Skąd oni się tu wzięli? Nie? I mówi, ty panie, mój wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. A więc mamy tutaj ten druga część, to jest właśnie wielki ucisk. Oni tam przychodzą, mają wyprane szaty, wybielili we baranka i czytamy, że są przed tronem Bożym i szurum we dnie w świątyni jego. I, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. A więc tutaj mamy, że oni przechodzą przez wielkie problemy swojego życia. Byli dotknięci wszystkim, co tylko mogło być. Łaknęli. Dlaczego łaknęli? Bo nie mieli znamienia pestii. Nie mogli kupować i nie mogli sprzedawać. Bardzo proste. Pragnęli. A dlaczego pragnęli? No właśnie też z tego powodu. Ani nie mogli kupić, ani sprzedać niczego, aby za to nabyć cokolwiek. Jest napisane, nie padnie na nich słońca, jest napisane, że żar będzie z nieba średniokrotny. No to jeśli będzie żar z nieba średniokrotny i będzie wielki upał, no niestety tu mamy taką sytuację, że jak, jak pada to na wszystkich, a jak świeci to też na wszystkich, prawda? Więc również i oni będą uczestnikami tych różnych problemów, które będą doświadczały ludzkość. A mimo to jedni będą co robić w tym czasie? Bluźnić Bogu Niebieskiemu, ale się nie upamiętają, a oni a Oni właśnie upamiętali się i wiedzieli, że przyjdzie taki czas, kiedy słońce nie będzie już palić siedmiokrotnym żarem, prawda? Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas i prowadził do źródeł żywych wód i otrzebł wszelką zęb z ich oczu. O czym tu jest mowa? O milenium. Jest napisane, że nawet na pustyniach będą wytryskiwały to źródła. Jest napisane, że samego Jerozalem będzie jedno źródło płynęło do Morza Zachodniego, a drugie w drugą stronę, prawda? Niesamowite doświadczenie. Wody będzie pełno w Izraelu. To dzisiaj nie można o Izraelu o tym, w ten sposób powiedzieć, tak? Sam byłem, widziałem jak wysycha Jordan, widziałem jak wysycha Morze Słone, prawda? Nawet się podzieliło w tym czasie, kiedy ja byłem na dwie części, bo wyschło już prawie, tak? W tym, na takim odcinku, że już po prostu podzieliło się na dwa. I to jest... Bardzo ważne, ponieważ jest tutaj mowa o tym, że Pan będzie pas te, te, wszystkie, te wszystkie narody, które w czasie wielkiego ucisku wolały złożyć swoje życie, niż pójść za. Antychrystem. I to jest bardzo ważne. Dlatego, kochani, zawsze jest tak. I, I świat jest tak zawsze zbudowany, że jest ciemność, światłość, prawda? Kłamstwo, prawda. Więc zawsze ludzie będą w ten sposób się dzielili. I zawsze widzę. Jak są jakieś doświadczenia, czy to ostatniego czasu, kiedy były, znów się były podziały, prawda? wśród chrześcijaństwie i w świecie. Zobaczcie, w świecie się ludzie dzielili. Na jednych i drugich, tak? Co jest ciekawe, że ci jedni. Mieli na myśli to, że tam ci to są jacyś tacy. Nie, nie do końca normalni, nie? Tacy fanatycy, nie? A ci znowu ci, którzy się tam trzymali, tego kompasu swojego sumienia, który w właściwy sposób nakierowywał, że trzeba nie ufać telewizorowi tylko komu, Słowu Bożemu, oni po prostu trwali. I chwała Bogu za to. A dzisiaj no, a dzisiaj wiemy, kto dał się oszukać, a kto nie został oszu. Kany. To jest bardzo ważne, z czego czerpiesz, komu wierzysz, tak będziesz postępował. Dziękuję Bogu, że bycie taki dzień, kiedy Pan zechce z ich ich z oczu, mówi nie bójcie się tych, którzy zabijają wasze ciało, ale duszy zabić nie mogą. Prawda? Dlaczego? Bo kiedy Pan Jezus przyjdzie, w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale razem z nami, postawi jednych po prawicy, a drugich do lewicy I tych do lewi, no lewicy, którzy niszczą ziemię i tam inne rzeczy, co powie? Idzie precz w ogień wieczny zgotowany diabłego anioła. Ale kiedy potem będzie miał Duch Święty być wylany na wszelkie ciało, to czytamy jeszcze o tym, że będzie pierwsze zmartwychwstanie. I zmartwychwstaną wszyscy męczennicy wielkiego ucisku. Widzicie, warto było z Bogu złożyć życie? Warto było. Dlaczego? Bo teraz są przywróceni do życia i wchodzą Tysiącletnie królestwo, gdzie Bóg syła po pierwsze swoje bogosami są na ziemię, tak? gdzie mamy świat roślinny, świat zwierzęcy i świat ludzki, zupełnie odbudowany, tak jak to było na początku. Piękna sprawa, prawda? To jest właśnie perspektywa. Więc tutaj odpowiadamy sobie za, na pytanie. Pierwszy w początku Beleści, 144 tysiące, w wielkim ucisku tłumy tych, którzy przeszli przez śmierć, bo nie umiowali życia swojego bardziej, Niż właśnie zbawienie w Chrystusie. I to będzie cena. A dzisiaj zobaczycie, dlaczego ludzie nie cenią zbawienia. Bo jest słaski, Bo jest tak naprawdę za darmo. Bo żeby przyjąć zbawienie, to nie trzeba nic. Wystarczy zaufać Chrystusowi, uznać, że się jest zgubionym grzesznikiem i przyjąć dar łaski zbawienia. Tak pokutować i przyjąć, tak? No, oczywiście, potem, żeby być uczniem, no to będzie nas to trochę kosztowało, bo pismo się temu, że kto chce żyć pobożnie, prześladowanie znosić będzie. A skoro Syn Boży nauczał się posłuszeństwa przez to, co by cierpiał, to dlaczego my mielibyśmy się nie uczyć, kiedy idziemy za Chrystusem, że naśladowanie Chrystusa kosztuje i posłuszeństwo też kosztuje, bo może być albo posłuszny Słowu Bożemu, albo telewizja. Robi, tak, czyli medium, tak jak dzisiaj to jest powiedziane, ale my nie chodzimy w Duchu tego świata, lecz w Duchu Bożym. No cóż, kochani, niech Pan my, Jezus Chrystus będzie uwielbiony i cieszymy się, że my też jesteśmy uratowani, nie, ale my jesteśmy uratowani nie tylko od, od, nie tylko od wielkiego ucisku, ale też i od początku boleści, za co Panu Bogu bardzo dziękujemy. Ale to nie znaczy, że nie przejdziemy przez co? Nie przejdziemy przez próbę. Kościół musi przejść przez próbę. Dlatego, że jedni zostaną pochwyceni z Chrystusem, a drudzy pójdą do gdzie? Jest takie miasto. My do Jerozolimy, a oni gdzie pójdą? Do Rzymu. Oni do Rzymu. Oni już tam pielgrzymują, już tam pielgrzymują, ale to takie gdzie preludium dopiero się zaczęło, ale potem będą tam już grenianie. Oczywiście całe masy będą tam pielgrzymować i będą przekonani o tym, że robią jak najbardziej dobrze, bo nie ma w nich słowa. Bożego, kierują się niestety takimi rzeczami, które nic wspólnego z Bożym Słowem nie mają. Amen.